tym dniu, proszę Państwa, planujemy o godzinie 12 otworzyć wystawę ogólnopolską pod nazwą Historia dokumentem pisana. Wystawa będzie prezentowana na Placu Polonii przed budynkiem głównym Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jest to wystawa ogólnopolska, która do tej pory już jeździła po Polsce. Wystawa prezentuje najstarsze dokumenty z zasobu każdego z archiwów państwowych. Archiwów państwowych są 33 i na tej wystawie te dokumenty będą prezentowane. Tak jak Państwo wiecie, no Międzynarodowy Dzień Archiwów to jest święto, w którym archiwa przede wszystkim państwowe przybliżają zasób, bogactwo zasobu archiwów, więc my też prezentujemy właśnie poprzez tą wystawę najciekawsze i najcenniejsze materiały archiwalne z każdego z 33 archiwów państwowych. Wystawa prezentowana będzie od 9 czerwca do 9 września, więc też troszeczkę zahaczy o festiwal Integracja Ty i Ja. Wystawa jest dwujęzyczna, w języku polskim i w języku angielskim. Kolejnym takim wydarzeniem to będzie o godzinie 17 na terenie naszego archiwum wydarzenie, które nazwaliśmy Historia krążkiem się toczy. Będzie trochę muzycznie, trochę historycznie. Chcemy zabrać naszych mieszkańców w taką podróż sentymentalną, żeby mogli przypomnieć sobie, jak kiedyś, jakie były kiedyś nośniki, tak? Czyli płyty analogowe, kasety, taśmy audio, bo też nie wszyscy wiedzą, że niektóre z tych nośników również mogą być materiałami archiwalnymi. Tutaj będziemy prezentować, przybliżać właśnie wartość takich nośników. Chcemy zwrócić uwagę, że mogą one mieć wartość nie tylko archiwalną, ale też sentymentalną, ale też i kolekcjonerską. Jednym z prelegentów będzie zastępca dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, pani Katarzyna Plewka, która przybliży specyfikę jednego z bardzo ciekawych archiwów państwowych, to jest Narodowego Archiwum Cyfrowego. Opowie, jakie perełki tam się znajdują, na czym polega właśnie archiwizacja, zabezpieczanie nagrań, audio, bo to jest właśnie takie archiwum, które przede wszystkim specjalizuje się w zabezpieczaniu tego typu materiałów archiwalnych. I ostatni punkt to jest prezentacja przez panią kierownik Małgorzatę Weiss z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Prezentacja perełek i przybliżenie historii Koszalińskiej Mediateki. Pani kierownik na pewno też powie, dlaczego warto zaglądać do mediateki i też może poproszę pana dyrektora za chwileczkę o przybliżenie też tutaj tego wydarzenia. Takim wydarzeniem oprócz tego naszego spotkania, które będzie się toczyło na dziedzińcu Archiwum Państwowego na zewnątrz, będzie wystawa starych radioodbiorników, magnetofonów, gramofonów, która będzie znajdowała się tutaj w Archigalerii. Wystawa planujemy, że będzie dostępna od 9 czerwca przez kolejne 2 tygodnie, więc w godzinach pracy archiwum będzie można przyjść, obejrzeć, pozwiedzać i czegoś się dowiedzieć. Radioodbiorniki również tutaj przy współpracy z Polskim Radiem Koszalin zostają nam użyczone właśnie przez radio, ale dodatkowo też będą prezentowane wybrana kolekcja płyt z Koszalińskiej Mediateki, jak również kolekcja pana redaktora Mateusza Prusa, bo jak Państwo wiecie, on też kolekcjonuje płyty analogowe i kasety. No i też tutaj mamy taką informację, że pan Mariusz Król użyczy swój sprzęt, bo też taki posiada muzealny, archiwalny, więc myślę, że będzie ciekawie, kolorowo, niekoniecznie bardzo tak poważnie. Więc wszystkich Państwa zachęcamy. Zacznę od tego, że bardzo się cieszę na to kolejne wspólne przedsięwzięcie z Archiwum Państwowym. My od lat współpracujemy z Archiwum. Jest to współpraca bardzo udana przy na przykład wspólnych wystawach, promocjach wydawnictw czy partnerstwie przy właśnie różnych przedsięwzięciach, na przykład przy wydawaniu rocznika koszalińskiego. Bardzo się cieszymy, że Archiwum odpowiada na różne wyzwania współczesności i podejmuje takie tematy jak radio, jak nośniki, jak muzyka. My oczywiście bardzo chętnie w tym bierzemy udział. Od 5 lat mamy mediatekę w Koszalinie, ale zbiory muzyczne u nas były od zawsze. Ja
Przypomnę, tylko o tym powie pani kierownik Mediateki w czasie właśnie obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów, że pierwszy zapis dotyczący zbiorów muzycznych w katalogu to był rok 1962, także od 61 lat biblioteka kolekcjonuje płyty analogowe wtedy. W czasie tego spotkania zaprezentujemy Państwu część zbiorów muzycznych, pokażemy unikatowe płyty, podzielimy się wiedzą, jak i skąd zdobywaliśmy płyty, no a w czasach minionych, dawniejszych niż 30 lat, wiecie Państwo, jak trudno było takie płyty zdobyć. Opowiemy także, jak wyglądała i wygląda ewolucja zbiorów. Powiem tylko, że pierwszy wpis, przypomnę, do księgi inwentarzowej odbył się w 62 roku, to już powtórzyłem. Mamy różne rodzynki płytowe. Tutaj Gosia Weiss, kierowniczka Mediateki, przyniesie między innymi tą pierwszą edycję, bo też mamy tę płytę Ścianek Pink Floyd z roku 1979. Powiemy też, jak zmieniały się nośniki na przykładzie pana Tadeusza, bo kiedyś 12 ksiąg to było 12 płyt analogowych. My te wszystkie zbiory oczywiście mamy, przechowujemy i udostępniamy jak trzeba. Potem były kasety, czytaki, bo też takie urządzenia mamy, płyty CD czy MP3 i tak dalej, i tak dalej. Opowiemy o pracy Mediateki, w której gromadzimy filmy, płyty analogowe, płyty CD, audiobooki. Mamy też kasety z książkami. Na razie one są rzadko wypożyczane. Głównie kasety wypożyczają starsze osoby, które mają jeszcze te stare odtwarzacze, ale też wiemy, że następuje powoli chyba jednak renesans i powrót do kaset, o czym świadczy tutaj, no nie wiem, Mateusz Prus, który miał niedawno u nas wystawę kaset magnetofonowych, on je kolekcjonuje. Mediateka to także koncerty, najbliższy koncert przy okazji zapraszam Escobeja. Mamy giełdę płyt, tym także zajmuje się Koszalińska Biblioteka Publiczna i Mediateka. 24 czerwca to będzie jubileuszowa 30. giełda płyt i tej giełdzie też będzie towarzyszył koncert zespołu Rygiel. Także zapraszamy serdecznie. Aha, no właśnie, jeszcze jest taka ciekawostka, bo prelegenci tutaj w archiwum będą mogli rozmawiać z Państwem i z tymi, którzy przyjdą na spotkanie do archiwum, siedząc na fotelach przywiezionych prosto z fonoteki. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na ich chwilowy demontaż. Cztery takie fotele, tak pani dyrektor? Cztery fotele już przyjechały tutaj do archiwum. To są takie fotele, jak ktoś z Państwa był w fonotece w KBP, to pewnie wie, o czym mówię. To są takie wielkie fotele przystosowane do odsłuchiwania muzyki. One teraz oczywiście są nieczynne, są naszymi fantastycznymi eksponatami. Także tutaj prelegenci będą na tych fotelach siedzieć. Zdecydowaliśmy się na demontaż, no bo po pierwsze świetnie nam się współpracuje z archiwum i mamy gwarancję, że jak robimy wspólnie te imprezy, no powiem nieskromnie, że to będzie impreza na wysokim poziomie, stąd wiem, że te fotele przyjechały, a potem sobie grzecznie do nas wrócą. Znowu je przykręcimy, zamontujemy i będziemy czekali na dobre czasy, żebyśmy dostali pieniądze, żeby w końcu tę fonotekę, to kultowe miejsce dla wielu osób, zmodernizować. Tak przy okazji, no dobrzy ludzie znowu będą składali w tym roku projekt do budżetu obywatelskiego, bo w tamtym roku się nie udało, żeby może pozyskać środki na modernizację właśnie fonoteki tam w podziemiach gmachu przy placu Polonii 1. W imieniu prezesa Polskiego Radia Koszalin Piotra Ostrowskiego chciałbym wyrazić wdzięczność, że zostaliśmy zaproszeni do współorganizacji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Hasło tego wydarzenia brzmi: historia krążkiem się toczy. My w panelu dyskusyjnym, który odbędzie się po godzinie 17, chcielibyśmy postawić pytanie, czy historia czarnym krążkiem się toczy. I uczestnikami debaty, dyskusji, którą będę miał przyjemność poprowadzić, będą ludzie z różnych branży, z różnych
różnych przestrzeni różni eksperci. Przyjedzie do nas z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu pani dr Karolina Bittner. Jest to wybitna ekspertka, która bada historię polskiego rynku fonograficznego. Dowiemy się, jak rodziły się takie wytwórnie płytowe, jak Muza, jak Pronit, jak Tonpress. Poznamy różne zawiłości związane z tym, jak wyglądała produkcja płyt winylowych, jak wyglądała dystrybucja płyt winylowych. Za sprawą obecności kolejnego naszego gościa, czyli redaktora Przemysława Mroczka z Polskiego Radia Koszalin, dowiemy się, jak wyglądała praca dziennikarza muzycznego w czasach PRL-u, ponieważ redaktor Przemysław Mroczek jest obecnie dziennikarzem Polskiego Radia Koszalin, ale w latach dawnych, w latach PRL-u był również redaktorem muzycznym Trójki Polskiego Radia, więc dowiemy się, w jaki sposób pozyskiwało się płyty winylowe, w jaki sposób pozyskiwało się nagrania w tamtych latach. Będzie z nami również wspomniany już wcześniej Mateusz Prus, czyli po pierwsze człowiek, który animuje życie kulturalne w naszym mieście, który organizuje przepiękną, genialną imprezę Good Vibe Festival, ale prywatnie to także kolekcjoner, który po pierwsze swoje eksponaty, swoje zdobycze, swoje białe kruki zaprezentuje tutaj w archigalerii, w której się spotykamy, ale również właśnie wspólnie z Mateuszem Prusem postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to jest możliwe, że płyty kompaktowe są już czymś, z czego nawet wytwórnie płytowe w 2023 roku rezygnują, nie wydają płyt kompaktowych, a za różne wydania zagraniczne płyt winylowych fani muzyki potrafią zapłacić 200 zł, 300 zł, potrafią czekać na płyty winylowe po 3-4 tygodnie. No właśnie, więc podczas tego panelu dyskusyjnego postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dla mnie, dla redaktora muzycznego Polskiego Radia Koszalin, zastanawiające jest właśnie to, że o ile trend odchodzący od nośników w postaci płyt kompaktowych jest już widoczny od wielu lat, tak dopiero w ostatnich tygodniach wielokrotnie spotkałem się z tym, że kontaktując się z przedstawicielami dużych wytwórni płytowych, okazuje się, że sami artyści rezygnują z wydawania płyt na kompaktach, ale nie oznacza to, że z tych nośników rezygnują, ponieważ okazuje się, że właśnie wydania winylowe, a także co ciekawe wydania na płytach, na kasetach magnetofonowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Także właśnie te zjawiska, te fenomeny, a także coś, co można by było uprościć do tego hasła, że historia jednak rzeczywiście czarnym krążkiem i nie tylko się toczy, postaramy się udowodnić, postaramy się zweryfikować 9 czerwca w Archiwum Państwowym w Koszalinie.